Jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja. Tym hasłem witam Was, drodzy, dzisiaj hasłem 13 Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które od jutra do 19 września odbywać się będzie tutaj, w Królewskim Mieście w Krakowie. Każdego dnia w zgromadzeniu uczestniczyć będzie prawie 1000 osób, obserwatorów, gości, wolontariuszy, ale przede wszystkim ponad 350 delegatów ze 149 kościołów z 99 krajów. Zgromadzenie to przede wszystkim święto społeczności luterańskiej z całego świata, bo choć na co dzień dzielą nas tysiące kilometrów, różne języki, którymi się komunikujemy, problemy, którymi się zajmujemy, z którymi musimy się zmagać i spojrzenie na wiele spraw, to jednak to zgromadzenie pokazuje, że jesteśmy jednym ciałem, prowadzeni przez jednego ducha, w jednej nadziei, którą daje nam Jezus Chrystus, kierowani jednym słowem. A słowo na dziś czytam tutaj z tego pięknego barokowego kościoła świętego Marcina w Krakowie. Najpierw z drugiej księgi Mojżeszowej, 19 rozdziału i 4 wiersza. Pan mówi: wy widzieliście, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. I z listu do Hebrajczyków z 10 rozdziału i 35 wiersza. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Moi drodzy, zarówno to pierwsze, jak i to drugie słowo nawiązuje do ufności. W tym pierwszym słowie Bóg przypomina swojemu narodowi, w jaki sposób był prowadzony w wędrówce, jakie działy się cuda. A drugie słowo mówi nam o tym, że Boża ufność każdemu z nas się opłaca. Dlaczego tak jest? Myślę, że dobrym momentem teraz jest to, byśmy w tej chwili skupienia pomyśleli chociaż o jednym wydarzeniu z naszego życia, gdzie czuliśmy, że Pan Bóg dokładnie nas prowadzi. Gdzie czuliśmy, że sami nie damy rady. Gdzie czuliśmy, że Jego obecność jest tak bardzo bliska, że bez Niego nasze życie nie miałoby wtedy sensu. Jeżeli taką rzecz teraz przywołaliśmy, taką sytuację z naszego życia dostrzegliśmy, to chyba prościej jest nam ufać. Życzę Wam dobrego dnia dzisiaj z poczuciem tego, że Pan Bóg jest zawsze przy nas, że Pan Bóg właśnie w tych trudnych momentach przypomina o tym, daje znać: jestem obok, jestem z Tobą, by Cię prowadzić w nadziei, ufności i w duchu. Zostańcie z Bogiem. Pozdrawiam serdecznie z Krakowa.